Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Zdobyliśmy kolejnego towarzysza, którego spotkaliśmy na opustoszałej plaży. On również został zainfekowany, ale tutaj posępne serce, i tak się nazywała kobieta, która była zamknięta w kapsule, której niestety nie udało nam się otworzyć. Więc całe szczęście żyje. Przeklęte drzwi. Co? Stój, ani kroku bliżej, albo... Zaraz, to ty. Próbowałeś mnie uwolnić na statku. A przynajmniej się starałeś. Nagle widzisz jej oczami, czujesz to, co ona. Zagubienie, determinację i odrobinę wdzięczności. Też to poczułeś? Masz w głowie takie same draństwo, co ja. Pamiętam cię, jednak udało ci się wydostać z kapsuły. Tak. I też wsadzili mi kijankę w oko. Zakładam, że to ona spowodowała, że nasze umysły się skrzyżowały. Jednak to najmniejszy problem. Te draństwa pożrą nas od środka i zamienią w łupieżców umysłu. Co wiesz o łupieżcach umysłu? Powiedz mi wszystko. Nie wiem zbyt wiele, ale dostatecznie dużo, żeby się bać. Oni w ten sposób się rozmnażają. Ich pomioty rozwijają się w naszych ciałach, a kiedy są gotowe, przemieniają nas w siebie. Nie wiem, ile czasu nam zostało, ale nie zamierzam tracić ani chwili. Potrzeba nam uzdrowiciela. Jednak w tej głuszy niełatwo będzie takowego znaleźć. Bez zapasów się nie obejdzie. Mam nadzieję, że za tymi drzwiami jest coś przydatnego. Ale jak dotąd ledwie zdołałam je zadrasnąć. Mam wytrychy, pozwól mi spróbować. Proszę bardzo. Sprawdzę, co jest na szczycie urwiska. Oby po drodze nie było więcej tych stworów. Miło by było mieć sojuszniczkę w walce. Albo chociaż towarzystwo w ostatnich chwilach. Masz jednak rację, cokolwiek nas czeka, wspólnie będzie raźniej. Możesz mnie nazywać posępnym sercem. Jestem Krwawy Joe, pośpieszmy się. Prowadź. I mamy trzecią postać w drużynie w takim razie. Członkowie drugiej drużyny są widoczni z boku ekranu. Na ich portretach widoczne są ich punkty wytrzymałości i stany. Chciałem ustawić ich inaczej, ale to chyba nie ma sensu, nie? O, udało się. Posępne serce. Kleryk. Więcej punktów zdrowia. Odblokowana komórka czaru poziomu pierwszego. Instancja aktu wiary. Zyskujesz możliwość skupienia boskiej mocy i wywołania dzięki niemagicznych efektów. Odpędzenie nieumarłych i efekty związanego z twoją domeną. Aby ponownie użyć aktu wiary, musisz udać się na krótki lub długi odpoczynek. Także mamy odpędzanie nieumarłych i przywołanie sobowtóra. Odwróć uwagę przeciwników za pomocą iluzji. Będąc w odległości 3 metry od iluzji, ty i twoi sojusznicy otrzymujecie ułatwienie do testów ataku. Zarówno atakujący, jak i cel muszą znajdować się w odległości 3 metrów od iluzji. Okej. I tutaj możemy przygotować czary. Ona ma teraz tak. Zadawanie ran przygotowane. Pocisk. Sam test ataku przeciwko temu celowi ma ułatwienie. Okej. Uzdrowienie. Tarcza wiary. Zwiększa jego klasę pancerza o 2. I leczenie ran. A my tu mamy jeszcze inne.
całkiem spoko, z tym, żebym chyba to wyrzucił. I nie wiem, czy mogę dodać jeszcze jedno w takim razie, na przykład leczenie ran. Nie. No to damy błogosławieństwo. Plus zyskuje premię do testów ataku i rzutów obronnych. Dobra. Tak, wejdziemy sobie na to urwisko najpierw. Przeszukamy te trupy. One, co one tam mogą mieć, nie? Ale sprawdzić można. To jest jakiś krąg starożytnych sigil. I o co tu chodzi? Ja się nie znam. To jest jakiś punkt chyba orientacyjny. Chyba między nimi będziemy mogli się szybciej przemieszczać, choć po prostu wiecie, o co chodzi. Dobra, ale wejdźmy sobie tutaj. Czy tu byłem już? Stąd przyszedłem chyba. To jak ty chcesz na to urwisko wejść? Tędy? Właśnie nie wiem, jak ona chce tu wejść. Ale da się na pewno, bo jest skrzynia. Tylko którędy? A wskoczyć się nie da? No wszedłem normalnie. Ale bomba, co? No i mamy skrzynię. Odporność na ogień, ból ważrąca, pierścień. Spoko. Jeszcze mogę wejść? Ty, chyba mogę. Wchodzimy. Takiego czegoś to nie było za moich czasów. I tutaj już trochę może być trudniej, ale chyba wskoczę, doskoczę, nie doskoczę. Dobry. No i dzięki temu rozejrzymy się tutaj po tym lesie. Później oczywiście do tych drzwi wrócimy. Mam nadzieję, że umiesz skakać. No coś tak stoi, kurde, jakby nie za bardzo, nie? Pokaż. No ale dał radę. Ona zaskoczyła za to. Śmiesznie skaczą trochę. F5. Coś tam jest, jakiś kurde portal. Spoko, rozejrzyjmy się pięknie po lesie. Wejście do kaplicy. Ławka to zupełnie można glebnąć, nie? Chociaż na chwilę po tym wszystkim, co nas spotkało w sumie. No, no, wejdźmy do środka, zobaczmy, co tu jest. Ci ludzie. Oboje jesteście ode mnie dwa razy wyżsi, ale Ikry macie tyle, co kot napłakał. Ale nie wiem nawet, co to jest i co z kryptą. Mówię ci, to jest statek. A krypta może poczekać. Mari i Barton już od kilku dni próbują się tam dostać, zaś my... Stać. Wygląda na to, że mamy konkurencję. To nasz statek. No i widzimy tutaj bardzo dużo możliwości użycia umiejętności. Ja trochę w perswazję mam. Ale też dzięki mniejszej intuicji. I jeszcze można zaatakować. Spróbujemy mniejszą intuicją pojechać. Twoje buńczuczne słowa mają przykryć strach i dezorientację. Złupienie tego statku nie przyniesie ci spokoju. Czy się uda? Stopień trudności 10.
Premia plus 2 od mądrości i premia plus 2 od biegłości, czyli łącznie 4. No, musiałbym naprawdę mieć kiepski rzut. No, wobec tego... Chodźcie, zabierajmy się stąd, nie ma sensu dać się tu pozabijać. Pokorny wół, dwie matki z siebie i tak dalej. Chyba pokorne ciele, dwie matki z siebie. Nikt niczego nie będzie ssać, a teraz ruszać się. No, była tutaj grupa kurde łotrów. Upływ czasu i żywioły sprawiły, że tabliczka jest to nieczytelna. Grzyb o nazwie Smocze Jajo. Receptura popiołu grzyba o nazwie Smocze Jajo. No, niby spoko. To jeszcze pewnie przyjdzie nam zobaczyć, o co chodzi dokładnie z alchemią. Dlatego no, ja zawsze jak są gry RPG, no to wiadomo, że będzie rozmowa, to wtedy wiadomo, że warto dawać punkty w takie możliwości, jakiekolwiek jakieś możliwości rozmowy, no bo to wiadomo, że to będzie fajne, no nie? Bo walka to walka, wiadomo też, że trzeba, bo będzie na pewno trzeba walczyć, ale no cały fun polega właśnie na tym, żeby załatwić te sprawy poprzez jakiś tam ciekawy dialog. Rozglądamy się. Sztuka przetrwania, porażka. A co się stało? Może mógłbym coś znaleźć, tak? Czy coś? Tu kurde chyba można zeskoczyć na dół. A można zejść po pnączach. Coś tu będzie. Jakiś włas. Kurde. No dobra, to zejdźmy. Podejrzewam, że to jest po prostu druga droga, jeżeli byśmy nie dali rady tych drzwi otworzyć czy coś. Ale sprawdzić chyba warto. Ok, sprawdzałem kto ile ma mikstur leczących. O kurde, ciężko będzie. Chociaż mamy bardzo dużą premię. Stopień trudności aż 20. Nie. Niestety. To jest zużywanie narzędzi złodziejskich. No właśnie, a jak nam wszystkie pójdą, to tamtych drzwi nawet nie otworzymy. Czy ja mam więcej? No takie śliny. Dobra, spróbuję jeszcze raz, co tam, nie? Czy można zapisać, chociaż to takie oszukiwanie trochę. No, teraz się uda. Let's get going. Zatęchła krypta. No ja mam, to są najprawdopodobniej te ruiny całe, no nie? Z reguły wolałem mapkę najpierw odkryć wcześniejszą, ale prawdopodobnie tutaj no to jest krypta, czyli po prostu sprawdzamy wszystko, wychodzimy i kontynuujemy eksplorację.
Tędy da się iść. Nie. Więc tak też zrobimy. Zawsze możemy się też wrócić później. Skrybowie martwi. Świece. Można zapalić. Damy trochę światła, skrzynia. Uzbrojeni skrybowie, ale nie widać śladu walki. Ciekawie, jakie wywrotne poglądy głosili, że musieli ich bronić stalą. Zwój płonących dłoni, drąg. To mogą być jakieś drzwi wejściowe. Klucz. Może nam jakieś drzwi otworzy? Warto sobie zapalić światło, bo jak widzimy, ukryta była skrzynia z tyłu. Zanim przejdziemy przez drzwi, zobaczmy, co jest tutaj. Jerzgal, nie sądziłem, że ktoś jeszcze modli się do niego. I to rozpoznała nasza koleżanka. To też bardzo ładnie jest zobrazowane, że tutaj idzie test. Próba testu na religię i no, ja nie umiem, on nie umie, ale ona już wiedziała. Bardzo, bardzo fajnie zrobione, naprawdę super. Zobaczmy tam. Spoko, spoko, jeszcze zajrzymy do ekwipunku, ale i tak to, co znajdujemy, to są jakieś początkowe, widzicie, jakieś byle rzeczy, więc tak naprawdę prawdopodobnie nie mam im nic dodania od siebie, więc pewnie jak znajdziemy jakiś sklep, to się wtedy zaczniemy zajmować ekwipunkiem faktycznym. Na razie zbieramy graty do tego, żeby mieć cokolwiek do zaoferowania gdzieś tam w sklepie, no nie? Jeszcze tą wazę może? Już ją sprawdzałem, czy nie? No i co, no moim zdaniem, czy ta gra wygląda jak Baldur 3? Ta gra wygląda jak Baldur. Tak, wygląda jak Baldur. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiona na tą chwilę. To jest moja odpowiedź. Ta gra wygląda tak, jakbym chciał, żeby wyglądał kolejny Baldur. Ewidentnie. Na tą chwilę przynajmniej. Myślę, że to się nie zmieni. Przypominam, że ostatnia odsłona była 23 lata temu. I trzeba na pewno zachować ten balans i jakby... Tak jakby... Okej, to jest na percepcję, jakiś przycisk. Może ukryte drzwi? Chyba nas wyleczyło. O kurde. Ożyli. Członkowie drużyny, którzy w kolejności inicjatywy znajdują się obok siebie, mogą podejmować akcje jednocześnie. Możesz dowolnie przełączać się między nimi i wykonywać ich akcje w dowolnej kolejności. Okej, skrybowie powstali.
tutaj są jacyś? Nie, zaraz tam wejdziemy. To jest chyba główny skarb tego miejsca. Tutaj wrogów nie ma. Może być dobrą opcją, żeby oni podeszli. Ja sobie dam koniec tury, ty sobie staniesz tu. Trzeba zachować ten balans i zostawić... O! Widzę, że strzelasz nam ładnie tu. No to może jednak, żebym ja podszedł. Trzeba zachować ten balans, powtarzam, i... zachować to, co było w dawnych, dawnych, nawet bardzo starych grach dobre i dodać do tego to, co jest nowe i dobre. I to jest na pewno bardzo trudne zadanie. Ograniczony ruch mam przez ten promień pieprzony. Nie wiem, czy nie powinienem się wyleczyć, bo mogłem mnie za kurde załatwić. Krytyczne chybienie, niedobrze. One day I'll catch a break. The dance macabre. Ile on ma życia? 28, całkiem sporo. Ukradkowy atak. Musi mieć ułatwienie, a nie ma. A musiałby się ukryć, tak? No spróbujmy. Musimy tych kurde magów pozabijać, więc możemy się stamtąd tak naprawdę zawinąć. I teraz robisz tak, podbijasz tu. O kurde. Tego wojownika też nie byłoby źle załatwić. Ładnie. I dobijamy go gradą ciosów. I trzeba się zająć resztą skurwieli. Idę chyba... A tu można... Tego można by strzelić. To spróbuję. On my way. Let's spill some blood. I tak. Dobrze. Był atak z inicjatywy. No za mało punktów, ale podejść możemy. Uciszone, nie może się wyleczyć, kurde.
Ale jeszcze trochę życia ma. Miejmy nadzieję, że wystarczy. Nie dosięgnę. Jeszcze się podlecz. Pięknie. Jeszcze odepchniemy, albo się wyleczę. Spierdziela. Dobra. A strzelę do niego, bo ma tylko jeden punkt życia, powinno się udać. Dobra. Użyj źródła światła, na przykład żagli lub czar światła, by widzieć w ciemności. Istoty obdarzone zdolnością widzenia w ciemności nie potrzebują zewnętrznego źródła światła. I coś tam jeszcze było napisane. Teraz oczywiście ich wszystkich przeszukamy. Fajnie by było w ogóle, nie wiem, odpocząć chyba. Zapiszemy. Nie powinno być więcej wrogów, więc najpierw się tutaj rozejrzymy. Pierwsza jakaś taka większa walka. Dobra. Zobaczmy, o co chodzi z tym odpoczynkiem, bo każdy trochę oberwał, nawet tutaj widzimy kolegę, już nie ma jak się leczyć. I teraz mam tak, krótki odpoczynek, dostępne dwa. Dwa razy dziennie możesz odzyskać połowę punktu wytrzymałości, czarownicy odzyskują również komórki czarów. Długi odpoczynek. Potrzebne są zapasy obozowe, mam 170 na 40, udaj się do obozu i zakończę dzień. Użyć zapasów obozowych, aby odnowić punkty wytrzymałości, komórki czarów i krótkie odpoczynki. Aha. I można też przejść do obozu. Okej, czyli będzie coś takiego jak hub. Obóz będzie naszym hubem. Ciekawe, no tak, no powiedzmy, nie? To znaczy, no rozumiem, że w każdej chwili możemy się przenieść do miejsca zwanego obóz. No dobra. No nie? Ale na razie po prostu sobie odpocznijmy. Spróbujmy krótki odpoczynek. No, na razie się wyleczymy, odzyskamy czary. Będziemy kontynuowali po prostu, zanim gdziekolwiek się przeniesiemy jeszcze. Tutaj mamy elfa i on potrafi widzieć w ciemnościach, dlatego to jest takie jasne, ale musimy go najpierw wybrać. Koleżanka też jest chyba elfką. Tyle zachodu, żeby ukryć jeden sarkofag? No dobra. Amulet zagubionych głosów. Rozmawianie z umarłymi. Nekromancja poziomu trzeciego.
Tu spoczywa strażnik grobowców. Poprzez wiedzę dokonuje się pokuta. Okej, wziąłem sobie dzban. Myślałem, że go otworzę czy coś. O kurde. Nie chciałem przeszkadzać. Może porozmawiamy. Tak orzekł i oto stajesz przede mną. On nigdy się nie myli. Doprawdy przedziwny sposób na przebudzenie. Pozwól, że zadam ci pytanie. Jaka jest wartość żywota jedynego śmiertelnika? Pytanie z gatunku niełatwych. Dlaczego mi je zadajesz? Zwykła ciekawość. Nic więcej. Czy odpowiesz na moje pytanie? Tak, pytaj. Pytam zatem raz jeszcze. Jaka jest wartość żywota jednego śmiertelnika? Jaka jest wartość żywota jednego śmiertelnika? Mam odpowiedź specjalną dla mnicha, nawet. Każde życie jest bezcenne i zasługuje na to, by poświęcić dla niego wszystko. W ten sposób osiągamy równowagę. Jeśli wszyscy toczą wojnę, nikt nie może zwyciężyć. Dobrze, twoja odpowiedź jest zadowalająca. Spotkaliśmy się, poznałem twoją twarz. Zobaczymy się ponownie we właściwym miejscu i czasie. Żegnaj. Okej, to tyle. Poszedł. Tak po prostu. Okej, a mogę zobaczyć co było w środku? Moneta duszy. Tymi monetami można zasilać piekielne machiny. Z tymi monetami wydobywają się tajemnicze, niezrozumiałe szepty napełniające twój umysł wściekłością i rozpaczą. Wow. Heliotrop. Nawet z kamienia można wycisnąć krew, jeśli krawędzie są wystarczająco ostre. I pióro Pegaza. Potrzebne do wytwarzania eliksiru heroizmu. Dziwna moneta. Ciekawe, ile jest warta. Ciekawe, to ciekawy osobnik, no nie? To się często nie zdarzy. I co on tutaj zostanie? Spodziewałem się walki z jakimś liszem albo innym demonem, tudzież mumią. Zniknął. Albo poszedł. Zobaczymy, może jeszcze można z nim pogadać. Ciekawa sytuacja. Ale to oczywiście w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.